System, czyli edukacja w tej części takiej zabiegowej, to jest super. Tam widać rozwój, tam widać sprzęt, tam nawet sztuczna inteligencja już wchodzi na sale operacyjne. Nam nic do tego, szacunek, w ogóle mistrzostwo świata, uważamy, że w tej dziedzinie jesteśmy jednymi z lepszych, ale my robimy w tak zwanej branży zdrowia metabolicznego. Tutaj widzimy stagnację, zacofanie, nieaktualność medyczną i złe zalecenia, więc w tej części na studiach nadal uczy się studentów, że cukrzyca to choroba genetyczna, bardzo w dużej części, niewycofywalna, przewlekła, wymagająca coraz to nowych leków i taki idzie przekaz cały czas, mimo że badania naukowe nie mają żadnych wątpliwości, naukowcy, no i klinika też nie ma wątpliwości. Diety, odżywianie, suplementy, cudowne metody odchudzające i tym podobne, a z efektem różnie bywa. A już Hipokrates mówił, niechaj jedzenie będzie lekarstwem, a lekarstwo jedzeniem. Czy naprawdę jesteśmy tym, co jemy? Czy głodówka może nam pomóc, czy zaszkodzić? Na ten temat porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, wyjątkowo, dwóch naraz. Ten Hipokrates, gdzieś wiem, gdzieś mi dzwoni. Znam gościa. Dojdziemy do tego, panowie, dojdziemy do tego. No. Bracia Rodzyń, witamy w studiu. To my. Witamy cię, Tomku. Rzeczywiście nie byłeś gotowy na dwie osoby. Trzeba było tutaj to studio przebudować, włożyć drugie krzesło, ale no na szczęście jesteśmy razem. Bo dziwnie by było, jakbyśmy bracia Rodzyń wystąpili tylko ty albo ja. Ale właśnie to jest ciekawostka, bo od razu, bo ja rozmawiam z Łukaszem. Jestem Łukasz, tak, a ty prowadziłeś korespondencję, ja jestem Mateusz. No i wstępnie było tak, że jeden będzie rozmawiał i tak, a dzisiaj tutaj stoję przed faktem dokonanym, nie wiem, bo tu my zawsze razem i tak dalej, bo... To ja nie zakumałem jakby twojego przekazu, bo dla nas bracia Rodzyń to są bracia Rodzyń. Twój pomysł z tym, żebyśmy co jakiś czas się przesiadali, w ogóle świetny. Pewnie to by się sprzedało, poszło w zasięgi, no ale nie czulibyśmy się komfortowo. Najważniejsze, żeby być tożsamy. Dokładnie. No to fajnie, tam zarzuciłeś sporo tematów, to już widzę, że to moglibyśmy 3 godziny gadać. No ciekawe, w którą stronę ta rozmowa pójdzie. Znaczy zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża, to chcę poznać jak gdyby jego historię, nie? Bo każdy ma ze sobą jakieś bazy doświadczeń. Tak jak tutaj żołnierze przychodzą i tak dalej, to wszystkich, no bo jakoś powstaliście, nie? Z tego co wiem, jesteście lekarzami. Jesteśmy lekarzami. Ale nie w czynnym zawodzie. W czynnym zawodzie. A, zobacz. Oczywiście, że tak. Pracujemy cały czas, oczywiście z takiego przepracowania w zawodzie, pracowania, ja raz w miesiącu, kiedyś w miesiącu nawet miałem 28 dyżurów na miesiąc, 30 nocy spędziłem w dyżurze nocnym w pogotowiu, to było na początku, potem przepracowanie na iluś tam etatach, w iluś tam przychodniach, no teraz w 100% czerpiemy przyjemność jeszcze większą z pracy w systemie, ale raz w tygodniu. Ja uważam, że praca w tym systemie powyżej raz w tygodniu kilka godzin jest szkodliwa dla umysłu i mogłaby się odbić na psychice mocno, więc jakby czerpię przyjemność pracując raz w tygodniu i ciesząc się z każdej rozmowy z moim pacjentem. No, ja pracuję rzadziej, ostatnio raz na 2 miesiące, mam taki dobry układ z kolegą, który ma przychodnie, czyli to jest taki moment, gdzie jesteśmy w takim momencie, że możemy sobie my decydować o czasie, o naszym życiu i wcale nie musimy pracować jako lekarze i sobie tą pracę dawkować. A jaką macie specjalizację? No ja jestem lekarzem rodzinnym, ale ta działka pediatryczna mi się podoba. Ja zrobiłem specjalizację z chorób wewnętrznych, ale jeszcze rozpocząłem przed paroma laty z kardiologii, ale po 2 latach zorientowałem się, że to mi niszczy życie. To już byłem na początku swojej transformacji, już wtedy zacząłem czytać o stylu niskowęglowodanowym, o keto, sam zaczynałem chudnąć i stwierdziłem, że przebodźcowanie wynikające z tak dużej ilości pracy źle na mnie wpływa i rzuciłem tą specjalizację z kardiologii jako chyba jedyny lekarz w Polsce, taką intratną specjalizację. No właśnie, to jest też pytanie takie, ilu tych lekarzy dzisiaj jest naprawdę z powołania i ile idzie dla prestiżu i hajsu? Pytanie, czy ktoś robił takie statystyki? Możemy wypowiedzieć się za siebie, że generalnie z nami lekarzami to jest tak, że słuchaj, na tych studiach śmiało mogę generalizować, że większość kończy te studia z takim idealistycznym podejściem, że wiesz, studia, będziemy ratować życia ludzkie, jeszcze gdzieś tam bardzo wielu z nas ogląda takie seriale medyczne i ma taki pogląd na system, że w ogóle wow, będziemy zmieniać życia ludziom, będziemy ratować życia ludzkie, ale nagle wchodzisz w ten system i mówisz, ja pierdzielę, system robi z nas
wypalonych zawodowo, bardzo często smutnych, bardzo często chorych metabolicznie ludzi po czasie, no bo tak samo z nami. Odnośnie tej historii mówisz, że każdy ma historię. My też mamy swoją historię, która sprawiła, że siedzimy teraz chociażby tutaj u ciebie. My ładnych parę lat temu, 7 lat temu chyba zaczęła się nasza podróż wychodzenia z Matrixa, tego systemu przepracowania, 20 kilo więcej. Ja miałem objawy zespołu elita nadwrażliwego. Byliśmy smutni, nieszczęśliwi. Takimi klasycznymi pracownikami systemu z dyżuru do pracy, z pracy na dyżur. Kasy mieliśmy, wszystko się zgadzało, samochody się zgadzały, wakacje się zgadzały, ale kurde, nie za bardzo zgadzało się wewnętrzne takie poczucie szczęścia. I dopiero pewne sytuacje życiowe sprawiły, że zaczęliśmy przeglądać na oczy i zaczęliśmy wychodzić z tego systemu i doszliśmy do tego momentu wolności. Dodam tylko, że no, gdybyśmy na sobie nie sprawdzili wielkiego potencjału stylu niskowęglowodanowego i nie zmienili swoje życia, właśnie schudli po 20 kilo, bo mieliśmy po 20 kilo więcej. Zdjęcie ci jeszcze pokażę z wtedy, kiedy paliłem, rzuciłem wszelkie nałogi. Lekarz pali? Oczywiście, że tak. Niebywałe. Ale no nie. Wyobraź sobie, oczywiście, że były takie momenty. Wyobraź sobie, że zawód lekarza na świecie, nie tylko w Polsce, jest obciążony nieproporcjonalnie bardziej nałogami niż inny zawód. No właśnie z racji tego, że mamy nieprzespane noce, że mamy duże obciążenie. No jeżeli, wiesz, jedziesz do kolejnej reanimacji i reanimujesz kolejnego pacjenta na dyżurze, no to jest takie obciążenie, że musisz znaleźć jakiś sposób obniżenia napięcia. Niestety, najtańszym sposobem i najbardziej dostępnym jest alkohol bardzo często, albo przetworzone jedzenie i wielu lekarzy to są chorzy metabolicznie ludzie, którzy po prostu niosą ze sobą ten ciężar potężnego napięcia, ale też brak umiejętności wynikających bardzo często z dzieciństwa, obniżania sobie w inny sposób. A mówiłeś o pewnych czynnikach, które spowodowały, że wybudziliście się z Matrixa, to co było tym uderzeniem takim? Słuchaj, u mnie, mamy swoje drogi, u mnie uderzeniem było narodziny dziecka pierwszego, potem drugiego. To był taki moment, że ja zacząłem się zastanawiać, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. I z tego przepracowanego wielkiego dyrektora szpitala robiłem karierę, moja żona też robiła karierę, robiliśmy karierę, ale na szczęście jak pojawiło się pierwsze dziecko, to już zacząłem, gdzieś tam zaczęło mi świtać, ale jak pojawiło się drugie dziecko, ja stwierdziłem, kurde, ty, ja mam zamiar być z tymi dziećmi i mam zamiar je wychowywać. I to był taki moment, że zacząłem powoli, stopniowo rezygnować z pracy. Zacząłem stopniowo moje życie tak układać, żeby być z tymi dziećmi. I to było dla mnie przełomem. A patrząc dzisiaj z perspektywy czasu, ja byłem w głębokim matriksie. Jak jechałem na dyżur do szpitala w Środzie Śląskiej zresztą, jako wielki dyrektor tego szpitala w marynarce, byłem poklepywany przez społeczeństwo, że jesteś człowiekiem sukcesu. Zatrzymywałem się na Orlenie, kupowałem energetyka, kupowałem sobie batona Bounty, kupowałem sobie te jogurty pitne pełne cukru i jechałem na dyżur. W ogóle mi się lampka nie świeciła, że robię coś złego. Brzuch mi rósł, organizm mi mówił, stary, weź ty się zatrzymaj, ale ja się nie zatrzymywałem. I dzięki Bogu ta sytuacja, czyli narodziny moich dzieci, tak, to był taki dla mnie strzał i moment do zastanowienia się nad życiem jeszcze raz. Więc to był ten moment dla mnie. No ja pamiętam, od kiedy pamiętam, to potrzebowałem tej adrenaliny związanej z pracą. Pierwszy dzień po studiach, pogotowie, reanimacje, mnóstwo dyżurów. Właściwie nie miałem życia przez wiele lat oprócz pracy. Później ta konsekwencja, kardiologia i za każdym razem, kiedy wracałem właśnie do domu po dyżurze, który dawał mi ekscytację i ten sens życia, wracałem do domu i nie potrafiłem żyć bez tego, co stanowiło moją tą ekscytację. No i patrzyłem się w lustro, mówię, zaraz, chłopie, jeżeli to ma być szczęście, to ja nie chcę takiego szczęścia. I zacząłem szukać w internecie jakiegoś rozwiązania na to, nie wiem, jak być szczęśliwym, jak sobie poukładać życie i na szczęście trafiłem na styl niskowęglowodanowy, na szczęście trafiłem na autorytetów, którzy już teraz są naszymi kolegami, którzy przyjeżdżają na konferencję, którą organizujemy w Polsce i zacząłem zmieniać swój mózg, czyli zmniejszać ilość ekscytacji, tego napięcia i zwiększać poczucie szczęścia, serotoniny. To doprowadziło do założenia przeze mnie rodziny, super poczucia szczęścia i pełnej kontroli nad moim życiem. No a jak z pracą w ogóle? Ile zajęło tak jakby to...
Czy to było tak z dnia na dzień? To ja może zacznę od ciebie, no bo faktycznie ty w pewnym sensie byłeś tak pół kroku przede mną, jeżeli chodzi o rodzaj pracy. Bo ja zawsze byłem takim sorowo pogotowianym lekarzem. Jakby nie potrafiłem łączyć medycyny z takimi chorobami typu jakieś przeziębionko i tak dalej. Jakby nie potrafiłem tego leczyć, bo potrzebowałem, wiesz, ostrego walnięcia, typu właśnie reanimacja, typu coś musiało się dziać, ale w którymś momencie, tak jak mówiłem, no zaczęło mi to przeszkadzać, no coś nie pasowało, bo skoro, wiesz, z wojny idziesz do domu i nagle w domu jest spokój, to ty nie jesteś w stanie zaakceptować tego spokoju. Po prostu nie potrafiłem tego zrównoważyć i no Mateusz zaczął mnie inspirować do tego, że kurczę, no on zaczął coraz fajniej, taki spokojniej żyć, jakby praca w przychodni, inny pacjent, nie musi cały czas myśleć o tym pacjencie, zasypia spokojnie i mówię, kurczę, fajna droga. I zanim ja doszedłem do tego, że można się spełniać też w pracy takiej internistycznej, a nie tej ogniowej, wojennej, to jest to wiele łez, wiele wątpliwości, wiele takich negatywnych sytuacji, wiele zmian pracy, ale w końcu znalazłem siebie też w tym wszystkim, no i też my znaleźliśmy siebie i tą całą edukację, którą teraz robimy. Tak, to był proces. To tak się, wiesz, wiele osób jak teraz patrzy na nasz tak zwany sukces, ale to każdy inaczej nazywa sukces, to tak wszystko super wygląda, ale myśmy zaczęli proces 7 lat temu mniej więcej i to ta zmiana z pracą u mnie trwała no kilka lat, no bo tak jak mówiłem, urodziły mi się dzieci, więc przyszedł moment, że stwierdziłem, że chcę być z nimi, więc musiałem powoli rezygnować z pewnych sytuacji, czyli zrezygnowałem z dyżurów chociażby nocnych, to już był pierwszy etap. Potem mimo tego dużo pracowałem w ciągu dnia, ale to dalej czułem się niekomfortowo, zrezygnowałem z jednej z pracy po południu, zrezygnowałem z drugiej pracy po południu, aż w końcu po kilku latach zdecydowanie zaczęło odbijać się to tak pozytywnie, bo zacząłem słyszeć swoje myśli. No bo jeżeli od rana do wieczora pracujesz, jeżeli od rana do wieczora gdzieś tam w tym całym nakręceniu jesteś, to nie słyszysz swoich myśli. I pamiętam moment, kiedy jak zrezygnowałem z tych prac dodatkowych po południu i w końcu miałem czas usiąść sobie i popatrzeć na drzewo, które rośnie nam w ogrodzie, ja zacząłem słyszeć swoje myśli i to był taki przełom, że zacząłem ja myśleć, potem ty dołączyłeś i zaczęliśmy myśleć, kurde, coś z tym życiem musimy zrobić, mimo że społeczeństwo patrzyło na nas z boku, mówi, ja pierdzielę, no chciałbym, żeby nasze dzieci taki sukces odniosły, lekarze, pieniądze mają, jeżdżą fajnymi samochodami, ale my tak zupełnie nie uważaliśmy. No bo zobacz, my wyszliśmy z systemu, gdzie tak naprawdę jesteśmy w tym społeczeństwie wysoko, cokolwiek to znaczy, mieliśmy pieniądze, więc nam niczego nie brakowało. Wręcz przeciwnie, gdybyśmy tam zostali, pewnie dalej byśmy byli uważani za ludzi sukcesu, ale mimo wszystko my wewnętrznie nie czuliśmy się dobrze. No i jak zaczęliśmy nagrywać te śmieszne filmy na YouTubie, bardzo często ludzie się pukali w łeb. No jak, zaraz, ty, czego wam brakuje? Ja bym chciał być na waszym miejscu. Wszystko macie, kasę macie, pozycję społeczną macie, no to wy w jakieś głupie filmy. No i, ale to czuliśmy, że to jest nasza droga. Cokolwiek z tego wyszłoby wtedy, no wyszło super, ale to mogło się nie udać, ale musieliśmy podjąć próbę ratowania naszego życia i robienia czegoś, wiesz, innego niż bycie w systemie. Ważne tylko, Tomku, żeby dodać, że te filmy, które zaczęliśmy nagrywać, śmieszne przed kilkoma laty, no nie nagrywaliśmy po to, żeby, jeszcze nie wiedzieliśmy, że po to, żeby wyjść z systemu, tylko my chcieliśmy pomóc swoim pacjentom, bo tak, zmieniliśmy swoje życie, wiedzieliśmy, jak działa styl niskowęglowodanowy, jak działa ketoza na ludzki organizm, mieliśmy tą wiedzę i no nie dało się nie wdrażać tej wiedzy w swoją praktykę lekarską. I teraz wyobraź sobie, że nagle zaczynasz edukować swoich pacjentów, czym jest styl niskowęglowodanowy, jak się odżywiać i nagle ci pacjenci przychodzą do ciebie i mówią, doktorze, jest dokładnie tak, jak pan mówił, musiałem odstawić leki, odstawialiśmy leki, odwracałem cukrzycę. Pamiętam mój pierwszy pacjent, Marek, z którym się teraz kolegujemy, odwróciłem cukrzycę, to był pacjent, u którego ja przepisałem 3 leki i ja po 13 miesiącach mojej transformacji odstawiłem mu te leki i odrozpoznałem cukrzycę. Przecież jak ja jechałem z tą informacją do Mateusza, z jego wynikami i mówię, Mateusz, to co, o czym my się uczymy jest prawdą. Ja to zrobiłem. No to wyobraź sobie, no to nie ma już takiego samego życia, jeżeli zobaczysz, że to co się uczysz działa. Nie ma. Już nie możesz praktykować inaczej medycyny, bo skończysz w psychiatryku. A jeszcze z naszymi charakterami, jeżeli zorientujesz się, że system, w którym jesteś,
mówi zupełnie inaczej niż ty robisz, a to, co mówi system, nie pomaga pacjentom chorym metabolicznie, tylko to, co robisz teoretycznie wbrew systemu, bo to, co my robimy, nie robimy wbrew nauce i wbrew logice, tylko system jeszcze musi się troszkę zrestartować, no to już w ogóle z naszymi charakterami czujesz wkurzenie. Bo jak do jasnej cholery? Do tej pory pacjenta leczyłem zgodnie z zaleceniami, nie wycofałem mu choroby, tylko musiałem dodawać mu kolejne tabletki. To nic nie pomogło, ale dopiero wiedza, którą zdobyliśmy z internetu, przełożona na pacjentów, zaczęła sprawiać, że pacjenci zaczęli w ciągu kilku miesięcy wycofywać sobie choroby. No to jak do jasnej ciasnej? To gdzie ja jestem? Ale właśnie to jest ciekawe, bo wiedza, którą zdobyłeś z internetu, to jak się ma w stosunku do wiedzy, którą zdobyłeś na studiach? No to już ci mówię, nijak. Czyli ma się zupełnie odwrotnie. Trzeba zdać sobie sprawę, że studia to jest pewien system edukacji, powstały kiedyś tam i jakkolwiek oczywiście powtarzamy to wielokrotnie. My robimy w branży metabolicznej, czyli system, czyli edukacja w tej części takiej zabiegowej, to jest super. Tam widać rozwój, tam widać sprzęt, tam nawet sztuczna inteligencja już wchodzi na sale operacyjne. Nam nic do tego, szacunek, w ogóle Mistrzostwo Świata, uważamy, że w tej dziedzinie jesteśmy jednymi z lepszych, ale my robimy w tak zwanej branży zdrowia metabolicznego. Tutaj widzimy stagnację, zacofanie, nieaktualność medyczną i złe zalecenia, więc w tej części na studiach nadal uczy się studentów, że cukrzyca to choroba genetyczna, bardzo w dużej części, niewycofywalna, przewlekła, wymagająca coraz to nowych leków i taki idzie przekaz cały czas, mimo że badania naukowe nie mają żadnych wątpliwości, naukowcy, no i klinika też nie ma wątpliwości. Cukrzycę da się wycofać u większości pacjentów, stłuszczenie wątroby da się wycofać u większości pacjentów, nadciśnienie tętnicze da się wycofać u większości pacjentów, czyli większość chorób metabolicznych można wycofać u większości pacjentów, robiąc odwrotnie niż mówi system. A żyjemy w takim systemie, w którym insulinooporność, która leży u podstawy tych wszystkich chorób, które Mateusz wymienił, jest do odwrócenia właśnie stylem niskowęglowodanowym. Oczywiście można do tego dołączyć takie narzędzie jak okienko żywieniowe, czy intermittent fasting. I jak pójdzie się do lekarza, jednego, drugiego, no to można usłyszeć, że insulinooporność jest modą, że to nieprawda, że się da wycofać. I oczywiście z całym empatią rozumiemy, bo my też tam byliśmy. Przecież ja pamiętam siebie właśnie te 7 lat temu, gdzie jak widziałem pacjenta z nadwagą, to wiedziałem, że ma ruszać się więcej i jeść mniej, na pewno 5 razy dziennie i musi jeść na śniadanie owsiankę. I pamiętam taką sytuację, no to chyba już przepraszałem wielokrotnie za to, że byłem takim czasami może, wiesz, no... Niedouczonym ignorantem, gdzie miałem pacjentkę, mówię, widzi pani tą panią przez okno na tym trawniku z psem? To ma pani się ruszać dokładnie tak jak, nie jak ta właścicielka, tylko jak ten pies biegający po trawniku, dając obraz, że ma się po prostu ruszać intensywnie. No to było żałosne, efektów też nie było. No spróbuj kogoś odchudzić redukcją kaloryczną. Długoterminowo, czyli wbrew sygnalizacji hormonalnej, wbrew grelinie, wbrew leptynie, wbrew głodowi powiedzieć, no to wytrzyma. To jest tak jakby alkoholikowi powiedzieć, przestań pić na tydzień. On przestanie, jak mu zwiążesz ręce, to on przestanie, ale on będzie ciągle myślał o tym jedzeniu. Nasza przewaga polega na tym, że uderzamy sposobem tym jedzenia w hormony, które są odpowiedzialne za apetyt. Cukrzyca jest chorobą nadmiernego apetytu, otyłość jest problemem nadmiernego apetytu, insulinooporność jest problemem nadmiernego apetytu. Czyli trzeba się zastanowić, co nakręca ten apetyt. I wtedy wchodzimy w relacje, w emocje, w niewyspanie, w za dużo węglowodanów, w podkręcenie insuliny, i tak za mało białka, i tak dalej, za mało tłuszczu. Wracając jeszcze do was, bo większość ludzi wpada, co wiesz, ja to mówię, ten kołowrotek, gdzie ten chomik sobie biega, albo to wiesz, w pogoni za szczęściem, czyli te pieniądze. Generalnie na początku, zwłaszcza młodzi ludzie, chcą sobie zapewnić te warunki bytowe. Nie? Żeby te warunki bytowe sobie zapewnić, to trzeba się władować jakiś kredyt. Mm. Jeżeli nie masz pakietu startowego od rodziców w postaci gotowej chaty i tak dalej. No i jak już wpadasz, wiesz, masz jakąś tam korpo pracę i tak dalej, masz tą zdolność, ładujesz się w ten kredyt. Jeden, wiesz, drugi, leasing jakiś i tak dalej, robisz sobie tych płatności tyle i zobowiązań, że po prostu ty musisz tyrać. Tak. Nie możesz tego wypaść, nie? No i czy w waszym wypadku było tak, że nie wiem, właśnie jak było z tym pakietem startowym? Pakiet startowy zero, więc o tych dyżurach, o których ja mówiłem, że ja... Bo to wynikało z tego, że po prostu, wiesz, to chodziło, żeby kręcić monetę, żeby żyć, no, nie? Oczywiście, moje pierwszy początek kręcenia monety zaczął się od tego, że ja przeciwnik totalny dyżurów, bo ja Łukasz był taki, wiesz, taki turbolekarz, a ja migałem się od dyżurów, bo ja uważałem, że w ogóle dyżury to jest coś nienaturalnego. Ja chciałem być bardziej z rodziną, nie spędzać świąt na dyżurach,
ale dyżurowałem przez 6 lat tylko dlatego, żeby zwiększyć moją zdolność kredytową, bo trzeba mieć mieszkanie własne. Ale wynajmowaliśmy mieszkanie i byliśmy szczęśliwi, ale trzeba mieć własne mieszkanie. Więc to zaczęła się pogoń. Potem pierwszy leasing, drugi leasing, kolejny kredyt. Głęboko wpadłem w system i to sprawiało, że nie mogłem zrezygnować z pracy, mimo że byłem nieszczęśliwy i to, to koło chomiczki, ja byłem totalnym chomiczkiem. W pewnym momencie miałem tyle zobowiązań, że kurna... I jeszcze wiesz, jeszcze cały czas, bo tam księgowy, nie? To w kosztach. No, trzeba brać. Ja pierdzielę, teraz żeby oszczędzić, to musisz kupić. Tak, jest, dokładnie. Ty rozumiesz to, żeby oszczędzić, musisz kupić. No i w pewnym momencie pamiętam, że jak u pewnego pracodawcy pracowałem parę lat, razem pracowaliśmy, okazał się to przekręt, gdzieś tam wyłudzali pieniądze z NFZ-u i w pewnym momencie zwolniłem się z tej pracy, ale zablokowali mi pensję. Więc przez 3 miesiące nie zarabiałem, bo tam jakieś umowy podpisałem bez przeczytania, więc nie mogłem pracować u innych 3 miesiące. Jedynym stres, który miałem, to bank, który odzywał się do mnie: Mateuszu Rodzeń, proszę nam wpłacić ratę. I to był taki strzał w pysk. Mówię, ja pierdzielę, jak uda mi się spłacić te długi, nigdy w życiu nie wezmę już kredytu, więc ja uważam, tak jak ty mówisz, ci młodzi, trzeba niestety popełnić błędy, trzeba wpaść w ten kołowrotek mniej lub bardziej, żeby wyciągnąć wnioski, że jak tylko nie musimy, to nie zadłużajmy się, bo to sprawia, że gonisz za króliczkiem, a nie tak jak my teraz, możemy gdzieś pojechać, ale nie musimy, tak. Możemy coś robić, ale nie musimy, jesteśmy wolnymi ludźmi, dlatego że nie mamy zobowiązań. Warto sobie zdać sprawę, i to nasi przyjaciele, którzy działają w branży ubezpieczeń, w branży leasingów, powtarzają, że zawód lekarza jest bardzo podatny na wpływy i naciski tych, którzy chcą nam coś sprzedać. No bo mamy stabilność zatrudnienia, możemy sobie dorobić, ile chcemy pieniędzy na dyżurach, zarżnąć się na tych dyżurach dla tego Lexusa, dla tego Mercedesa, dla tego BMW, plus jesteśmy karni jako grupa zawodowa. Czyli wystarczy nam jedno przypomnienie wysłać, że zalega pan z zaległością i my od razu karnie płacimy, bo sobie zawsze dorobimy. I to jest wielkie ryzyko, które nam nikt na studiach nie powiedział, że musimy być na to odporni. Tak samo jak nikt na studiach nas nie przygotował na to, że musimy być odporni na wpływy firm farmaceutycznych, ale pewnie o tym powiemy. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że jak sobie porozmawiasz z pracodawcami, którzy zatrudniają kilkadziesiąt, kilkaset osób, to tajemnicą Poliszynela jest to, o czym oni mówią na takich spotkaniach między sobą. Mówią o technikach, w jaki sposób można przytrzymać tego pracownika na dłużej. I jedną z najlepiej sprawdzonych technik jest doprowadzenie jego do posiadania kredytu. Bo wtedy on już jest pracownikiem karnym, pracownikiem przestraszonym, który jak już zmieni pracę, to już naprawdę musi być tak wkurzony, ryzykując niestabilność finansową rodziny. Czyli musisz mieć rodzinę i zakredytować się, jesteś niewolnikiem na wiele lat. Jak mówiłeś o tym, no, że was chcą zblatować firmy farmaceutyczne, to mi się przypomniało, bo ja w UEF-ie studiowałem i zawsze jak trzeba było... I się, po jakieś tam zwolnienie był jakiś lekarz sportowy, no to tam za Prince Polo coś tam wypisał. ale to akurat... Czy za flachę, nie? Ale zawsze jak chcesz, wiesz, przy okazji też dostajesz taki żel, był na przeciwbólowy, nie chcę mówić nazwy, bo mogą coś mi zarzucić, ale później gadałem też z kolegą lekarzem, który mówi, czy cię boli brzuch, czy cię boli gardło, czy cię boli głowa, zawsze dostajesz na recepcie to maść, nie? Która jest w zasadzie bez recepty, ale taka rekomendacja. On mówi, no wiesz, tak. Mówi, bo jak on ma później na tych receptach, że wypisał tam 200 tych maści, no to sobie gdzieś tam pojedzie na jakieś wycieczkę albo coś i się kręci. To nie? Chyba już tak nie działa. Tak, na pewno to już tak nie działa, aczkolwiek byliśmy w tym miejscu zdecydowanie, to działało. Ale mieliście takie podchody? No jasne, że tak. No, już ci wytłumaczyłem. Działało to tak. Oczywiście to są bardzo mili, sympatyczni, najczęściej przystojni i ładni ludzie, którzy przychodzą do ciebie, najczęściej to są kobiety, które po prostu starają się z tobą skumplować. I ty sobie tłumaczysz to tak, no i tak muszę przepisywać leki tym pacjentom, więc czy ja przepiszę ten lek, czy tej sympatycznej młodej damy, która jest wdzięczna tobie, to mi to wszystko jedno. Potem oczywiście dostajesz taką możliwość, panie doktorze, no przecież musi się pan dokształcać na konferencjach medycznych, mogę zasponsorować panu konferencję, na którą ciebie, mimo tego, że stać, aczkolwiek wtedy byliśmy młodymi lekarzami, więc mało się zarabiało, teraz lekarze bardzo dużo zarabiają, więc wtedy to 200, 300 czy 400 zł wręczane legalnie w formie zaproszenia na konferencję było
tak zwaną, tak jak ty mówisz, łapówką, ale to nie była łapówka. No tak to się działo i chyba teraz tak to się dzieje, myślę, bo to nie jest tak, że za jakieś wypisane recepty gdzieś lecisz na wycieczkę. Nie wiem, ja trochę już wybiegłem z obiegu, bo już od wielu, wielu lat nie przychodzą do mnie żadni przedstawiciele, bo już powiedziałem mojemu koledze, właścicielowi przychodni, mówię, broń Boże, żeby ktokolwiek nawet zapukał do mnie do drzwi, i to już od 8-9 lat tak u mnie się dzieje. I to jest trochę przykre. Pamiętam, że jak zaczynaliśmy nakręcać filmy, to między innymi oprócz filmów na temat insulinooporności, stylu niskowęglowodanowego, zrobiliśmy dekalog młodego lekarza, czyli chcieliśmy przekazać, te filmy są dalej na naszym kanale, chcieliśmy przekazać 10 zasad, które spowodują, że będziesz niezależnie myślącym lekarzem, i jedną z tych zasad jest to, żeby właśnie nie rozmawiać z przedstawicielami handlowymi, na jedno wychodzi, handlowymi, czyli ci, którzy sprzedają leki. Dlaczego? Bo nawet nie wiesz, kiedy odwdzięczasz się za daną przysługę, podświadomie, to działa w ten sposób. Jeżeli ja tobie pomogę, to ty mi chcesz też pomóc. Oczywiście ja nie wierzę w to, jeżeli tak jest, to uważam, że to jest kryminał i takie osoby powinny odpowiadać przed sądem, że ktoś za konkretne pieniądze przepisuje jakąś ilość recept. Jakby nie wierzę w to, mam nadzieję, że to jest taki odsetek, że to jest margines. To jest margines. Tak samo jak wśród taksówkarzy są marginesy, tramwajarzy jest margines patologiczny, wśród, nie wiem, kucharzy jest margines patologiczny, tak samo tutaj też jest jakiś patologiczny margines, ale dlatego często mówimy, że lekarze nie są skorumpowani, tylko pracują w skorumpowanym systemie, że nawet nie wiedzą, kiedy grają i skaczą do muzyki, którą puszcza firma farmaceutyczna. Życie. Masakra. No, ale patrz jak ta podświadomość jest ważna, bo no dlaczego jak oglądasz telewizję, to nagle zaczynasz gadać tym, co jest w telewizji. I ty myślisz, że to są twoje zdania, twoje opinie, słuchając, nie wiem, polityki, reklam i tak dalej, dopiero jak wyłączysz telewizję, orientujesz się, że ty masz zupełnie inny pogląd na dany temat. Tak samo działa właśnie przekaz podprogowy, że ty możesz mówić, nie, ja tylko przepisuję, kiedy trzeba, nie, to jest moje zdanie, te leki są super, ale ty nawet nie wiesz, że zadziałano na twoją podświadomość, że takie osoby są szkolone, jak zadziałać na podświadomość, chociażby przynosząc ten obiadek słynny, pamiętasz, jak pracowaliśmy na obiedzie, przedstawiciele przynosili obiadek, jedli z nami jedzenie, śmialiśmy się, no to się nazywa działanie na podświadomość i ty nawet nie wiesz, kiedy dokładnie grasz w grę nie swoją, tylko czyjąś. Ale wiesz co, mnie zastanawia też, jak ludzie chodzą do lekarzy, no idziesz do takiego lekarza pierwszego kontaktu, to siedzi tam gruby, zmęczony facet i on ci mówi, jak masz zdrowo żyć, nie? I teraz będziemy zawsze... I jest jeszcze jedno, bo tam jest takie chińskie przysłowie, że lekarzowi w Chinach dawniej płaciło się za to, że byłeś zdrowy. Mhm. Jak byłeś chory, to nie dostawał pieniędzy. To jest świetne. Żebyś był zdrowy cały czas. I to jest świetne. No. I czemu tego nie uczą na studiach? I czemu w ogóle lekarze wyglądają, jak wyglądają niektórzy? I sami potrzebują pomocy i nieraz nawet nie są nieświadomi, że potrzebują i nie korzystają. Świetne I pytanie. Z wiedzy i w ogóle, no, z kolegów, ze środowiska i tak dalej. Świetne pytanie. No bo to jest tak, wiesz, ja zawsze wychodzę, jak uczyłem jeszcze walczyć, miałem szkołę walki, czy tam jak... To jest trochę jakbyś uczył angielskiego, nie znając tego języka. Dokładnie. Nie? To jest tak, jakbyś zapłacił trenerowi fitness, który waży 140 kg i nie potrafi zrobić przysiadu. I ci mówi tak, jak robisz przysiady. No nie, dokładnie. Jak być sprawnym. I teraz wiesz, gdybyśmy nie byli z tego systemu, gdybyśmy sami nie byli tymi otyłymi, smutnymi, wkurzonymi na system lekarzami, to byśmy... To byśmy jeszcze ich, nie daj Boże, atakowali. Nie daj Boże, ale teraz wiesz, naszym celem jest doprowadzenie nie dość, do zmiany zaleceń, ale też do wyciągnięcia z tego systemu jak największą ilość lekarzy, pielęgniarek, jakby pracowników systemu. I no nie możemy, nawet nie chcemy, bo my tam byliśmy, czyli my byśmy musieli siebie atakować, ale przeprosiliśmy pacjentów, byliśmy źle edukowani, naprawiliśmy siebie i teraz chcemy, żeby ci lekarze otyli bardzo często. Często uzależnieni od alkoholu niektórzy, od papierosów, od złych relacji, od pracy, żeby oni zrozumieli, że z tego da się wyjść. Że powinni nawet wyjść, ale przecież nie osiągniemy tego, mówiąc... No, powinieneś być i zrób coś z tym. No nie, my dajemy im drogę, przez którą my przeszliśmy, która nie jest łatwa, bo musisz się sprzeciwić często swojemu środowisku, ale my pokazujemy sobą, że
to doprowadza do szczęścia wewnętrznego i do wycofania tych nałogów, w których oni często plus są. Plus oczywiście możemy mówić o każdej grupie zawodowej, która jest obarczona stresem, która pracuje na nocki, która właśnie polega na tym, że masz ten kontakt z pacjentem, mimo tego, że chciałbyś z tym pacjentem porozmawiać pół godziny, to nie masz tyle czasu, bo system narzuca na ciebie, na przykład w okresie infekcyjnym. Ja często pracowałem co 5 minut, mimo że to nie jest moje marzenie, żeby mieć 5 minut na pacjenta i możesz robić co chcesz, ale i tak, przychodzi okres infekcyjny, przychodzi, nie wiem, pandemia jedna czy druga, nagle pracujesz ponad siły. I to sprawia, że jesteś zestresowany, to sprawia, że zaczynasz źle się odżywiać, to sprawia, że wchodzisz w nałogi i to sprawia, że jesteś chory metabolicznie. Więc to nie tylko dotyczy tego zawodu, ale oczywiście tak, to kuje w oczy, że osoba, która powinna zadbać o nasze zdrowie i dać zalecenia bycia zdrowym, sama nie jest niezdrowa metabolicznie, ale to trzeba zrozumieć empatycznie, bo sami tak robiliśmy. Taki zawód. Dam pewien przykład obrazowy. Pamiętam staż na psychiatrii po studiach na dziennym oddziale odwykowym. I tam była lekarka, jednym z pacjentów lekarka, prawnicy, każdy przekrój społeczny, hydraulik, bezdomny i tak dalej. Ale urzekła mnie historia lekarki, która dowiedziała się, że jest ciężko uzależniona fizycznie od alkoholu w momencie, kiedy po kilkunastu latach ciężkiej pracy codziennie po pracy obniżała sobie napięcie w tym stresującym dniu szklaneczką whisky. Szklanka whisky, nic więcej. Potem szła spać, potem była spokojniejsza i nagle wyjechała na kilka dni poza dom, gdzie nie było dostępu do tego whisky. Dostała delirki, została przyjęta na oddział psychiatryczny, bo delirium jest jedynym stanem zagrożenia życia w psychiatrii, gdzie widzisz na sobie pająki i chcesz je, jak masz nóż, je zabić. I możesz siebie zabić w ten sposób. I to było dla mnie coś niesamowitego. Elegancka kobieta, mnóstwo pieniędzy i uzależniła się od alkoholu właśnie przez system, bo system nie uczy nas sposobów obniżania napięcia w tak skrajnie stresującym zawodzie, jakim jest lekarz. I tylko powiem, no kto ma zarabiać dużo pieniędzy, jak nie lekarze? Ale macie tego wrażenia w ogóle, że to trzeba było wrócić do początków edukacji, bo my mamy ten system pruski, w którym jesteś po prostu, nawet masz tą przerwa śniadaniowa, przerwa obiadowa, do czego cię to przygotowuje? Do taśmy. No tak. Też byliście, i te taśmy my są też różne, bo jest na taśma zawodowa, czyli taki podstawowy pracownik, później jest jakiś kierownik, czyli już jest techniką, później jest właśnie jakiś prawnik, tak, który potrzebuje, ale generalnie to są ludzie, którzy są w fabryce. No poruszyłeś. Wychodzisz z tej fabryki, idziesz do tego kurnika, ja mówię na bloki kurniki, może się niektórzy obrażą, ale trochę tak jest. I jeszcze za komuny jak było, to też tyle było dobrze, że oni przynajmniej ten plan przestrzennego zagospodarowania, jest przestrzeń. Jak się patrzy na stare osiedla, to tak są jest. Place zabaw i tak dalej. Ale ludzie wracali do tego bloku, tu miał przychodnię, tu miał sklep i tu miał fabrykę. Mm-hmm. Tak jest. Co chcesz więcej do szczęścia? Tak. A jak się ktoś przeprowadził z wioski, to na wioskach się żyło inaczej, nie? Żyło się jeszcze zgodnie z czterema porami roku, nie? Tak jest. Oczywiście i teraz poruszyłeś ważny temat, bo świat wokół wygląda tak. Jesteśmy chorzy metabolicznie. Większość z nas, a za chwilę praktycznie wszyscy będziemy chorzy metabolicznie. My powtarzamy, wiedza, zdrowie metaboliczne zaczyna się od wiedzy. I to oczywiście od najmłodszych lat. Tylko, że zdaję sobie sprawę, że jak wygląda system edukacji. Moje dzieci chodzą do szkoły, widzę, czego się uczą, widzę, że przecież przynoszą tą narysowaną piramidę śmierci i korupcji, czy żywienia i żywności. Tylko, że ja bym... Śmierci i korupcji. Śmierci i korupcji. Tylko, że ja bym nie przeceniał systemu edukacji z rolą rodziców w edukacji dzieci. Bo ja, kiedy mam dobre relacje z dziećmi, kiedy mam czas na szczęście, żeby zobaczyć i czego się uczą i mam swoje wartości, to ja widzę tą piramidkę śmierci i korupcji i rozmawiamy na ten temat. Słuchajcie, system edukacji wygląda tak, a nie inaczej, on się prawdopodobnie nie zmieni przez następne 100 lat, ale ta piramidka to nie jest dobrze, trzeba ją odwrócić, więc no my w domu zdecydowanie żyjemy inaczej niż mówi system edukacji. I uważam, że rola rodzica jest zdecydowanie większa i zdecydowanie mocniejsza niż system edukacji, co nie zmienia faktu, że jednak większość rodziców nie ma czasu na tą edukację. Wręcz przeciwnie, przytakuje systemu edukacji i mówi tak, tak, proszę nie dyskutuj z panią, bo pani nauczycielka ma rację. Nie, to jest tak ma być, a nie inaczej. I tu jest kłopot, bo tak, żeby zmniejszyć
te statystyki chorób metabolicznych musimy zacząć od przedszkoli. Musimy wywalić cukier ze szkoły, musimy wywalić cukier z przedszkola. Nie możemy przyzwalać na to, że każde urodziny dziecka w przedszkolu świętuje się cukierkami. No nie możemy sprawić, że święta... dziękujemy sobie, składamy życzenia cukierkami. Halloween. Wszystko kręci się wokół tych toksyn, więc reasumując, uważam, że rodzice mają zdecydowanie większą rolę niż system edukacji do tego, żeby dzieci były zdrowe metabolicznie. I trzeba też to ubrać w kontekście oczywiście pieniędzy, follow the money, zobacz gdzie są pieniądze i chociażby kto zarabia na Halloween, dlaczego to jest tak promowane przez media, dlaczego każda wojna jest tak chętnie opisywana przez media, dlaczego każda pandemia jest marzeniem każdego redaktora i każdej telewizji, żeby te pandemie były co roku, albo żebyśmy w ogóle nie wychodzili z pandemii, bo trup się ma ścieleć. Nawet jak się nie ścieli, to weźmiemy obrazki z takiego miejsca, gdzie się ściele i pokażemy to ludowi, żeby się bał. Przecież ciągle mamy być w strachu, bo przestraszone zwierzę jako łowca, dobrze wiesz, jest najłatwiejsze do zapolowania, bo ona często zamiera w bezruchu i łatwo je strzelić. I my mamy być tym zwierzęciem, które jest łatwo skontrolowalnym. I chciałem tylko powiedzieć, że musimy ubierać tą rzecz w kontekście pieniędzy. Nie tak dawno na live analizowaliśmy dokumenty, które są dostępne, korespondencja między Sugar Research Foundation, czyli to jest takie stowarzyszenie cukrowników w latach 50. Ci, którzy produkowali cukier i sprzedawali go, zawiązali fundację, która miała dokładnie manipulować opinią publiczną. I teraz co oni robili? Zobaczcie, i to do dzisiaj to robią firmy farmaceutyczne i przemysł spożywczy. Oni zauważyli, że jest coraz więcej badań, które wskazują i dowodzą, że cukier powoduje zawały, że cukier zwiększa ryzyko sercowe naczyniowe, cukier powoduje stłuszczenie wątroby, która jest pierwszą drogą do cukrzycy. I teraz oni, dokładnie cytuję, powiedzieli tak. Zauważamy niebezpieczeństwo nauki, która podważa naszą branżę, musimy chronić naszą branżę. W jaki sposób? Produkować taką naukę, która sprzeciwi się tamtym. Dokładnie. I teraz co oni robili? Załóżmy, powstało 7 badań, dokładnie tak było. 5 albo 7 badań powstało, które mówią, cukier powoduje zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. No to szef ówczesnego Sugar Research Foundation powiedział, zapłacił naukowcom, Huckstedowi, to jest taki znany dietetyk z lat 50. Huckstead, na tamte 60 tysięcy dolarów i mówił, masz z tych badań zrobić przegląd, który będzie po naszemu. I on wziął te badania, które mówią, cukier jest szkodliwy i zrobił przegląd, z którego wyszło, że jedyną elementem jedzenia, który trzeba obniżać, są tłuszcze. Nic nie powiedział o cukrze. I ludzie w to wierzą. I tak do dzisiaj działają firmy farmaceutyczne. Tylko jeszcze w tym temacie. Firmy przemysł spożywczy sam w sobie wydaje na badania kliniczne, naukowe kilkanaście razy więcej pieniędzy niż amerykańskie Ministerstwo Zdrowia. Benz. To są setki milionów dolarów po to, żeby zamieszać, żeby już ten zwykły Kowalski kompletnie nie wiedział, co myśleć. Przykre. Ale myślicie, prawdziwe, że dożyjemy czasów, że cukier będzie substancją tak zakazaną? Oczywiście. W perspektywie 20-30 lat? Tak, zdecydowanie, bo... Bo ten cukier jest wszędzie i ja tak, jak rozmawiam z ludźmi, jeszcze jak tam jakieś treningi robię personalne, to w ogóle ciężko jest się przebić przez tą świadomość i ludzie myślą, że cukier to właśnie słodycze. Mhm. Mm. Ale już sok... O jest. Sok z pomarańczowy, to jest dopiero. To, że nie. I dzieci są tym ładowane tak, i tak dalej. Tak. I nie ma w ogóle świadomości, nie? To jak nie lekarz ma w ogóle, wiesz, no, radzić, nie? Tak. I w ogóle ludzie oczekują tych szybkich efektów. Są też te, jak gdyby, popularność tych wszystkich pigułek, tabletek odchudzających, super diet i tak dalej. A jeszcze lepszym w ostatnim czasie są cateringi pudełkowe. O, to jest mistrzostwo. Nic nie musisz myśleć, tylko jeść. Tak. I teraz w odpowiedzi na twoje pytanie, czy dożyjemy czasów, że cukier będzie oficjalnie uznany za substancję szkodliwą? Dożyjemy, co nie zmienia faktu i to na pewno się nie wydarzy, że on nie zniknie z rynku. Papierosy, zobacz, one już ponad wszelką wątpliwość, wszyscy wiemy, że paląc papierosy będziesz miał raki wszelkiego rodzaju, ale nadal wiele osób pali. Tylko naszym celem jest dążenie do takiego momentu, kiedy na opakowaniu tego jakiegoś słodycza będzie napisana prawda.
nie ściema, tylko prawda, że jak weźmiesz, kupisz ten jogurcik, na którym jest napisane, że źródło witaminy takiej, źródło witaminy siakiej, że trzeba spożywać codziennie, że ten soczek jest idealnym do śniadania, no to jest manipulacja i marketing. I oczywiście jestem święcie przekonany, że przejdziemy tą drogę, już my ją zaczęliśmy z naszą społecznością, tą, którą przeszły papierosy, bo przecież w latach 50. mamy kupowały dzieciom papierosy, dlatego że przemysł tytoniowy tak zmanipulował przekaz, że uwierzyliśmy, że to jest coś zdrowego. Minęło kilkadziesiąt lat, 40-50 lat, do momentu, kiedy już nie pali się w tych miejscach publicznych, kiedy na opakowaniach jest napisana prawda, co, tak jak mówię, nie zmienia faktu, że wiele osób pali. I to jesteśmy na etapie lat 50., jeżeli chodzi o słodycze i te wszystkie słodkie przekąski, więc długa droga przed nami, ale ja mam nadzieję, że dzięki internetowi, dzięki takim rozmowom, dzięki możliwości wyrażania opinii łatwiej niż to było 40 lat temu, szybciej zacznie się to dziać i coraz więcej osób dostanie prawdę na opakowaniu, a nie ściemę i manipulację. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przemysł tytoniowy, jak już widział, że mu się pali grunt pod nogami, to całe swoje know-how, tą wiedzę zaczął przerzucać na inną branżę, która jeszcze nie była tak zniszczona medialnie, czyli branża spożywcza. Przecież to te same osoby dawały podwaliny na marketing branży spożywczej i dokładnie w ten sam sposób są reklamowane i ocieplane, przetworzone produkty. Po prostu wystarczy dodać tam błonnik, wystarczy wrzucić tam witaminy, które prawdopodobnie się w ogóle nie wchłoną, ale mamy oczywiście tępemu ludowi wciśniemy, bo lud nie ma czasu na analizę, a jak broń Boże lud wejdzie w keto, to im się powie, że keto zabija i lud oczywiście uwierzy. Dlatego my, naszą rolą nie jest, żeby wszyscy nagle zaczęli wierzyć nam, tylko my chcemy dać prawdę i zainspirować te osoby, które są na to gotowe. Reszta niech decyduje, ale jest wiele osób, które potrzebują naszego autorytetu lekarza, żeby im powiedzieć: słuchajcie, bądź na keto, to, że ci wzrośnie na przykład cholesterol, to nie do końca musi znaczyć, że zaraz dostaniesz zawału serca, bo dane mówią coraz więcej, że teoria, ta hipoteza lipidowa też za chwilę padnie. Teraz 7-8 grudnia będzie ogłoszone na konferencji w Stanach Zjednoczonych pierwsze w historii badanie na temat hiperresponderów, czyli osoby, które na stylu niskowęglowodanowym, keto, reagują potężnym wzrostem poziomu cholesterolu LDL. I teraz to badanie już wcześniej wskazywało, pierwsze badania tych uczestników, którzy średnio od 4 lat byli na keto i mieli poziom LDL 500-700, wykazało, że ich poziom miażdżycy badany calcium score, czyli naprawdę dokładnym, wynosił 0. Czyli w porównaniu do społeczeństwa ogólnego byli o wiele zdrowsi metabolicznie. I teraz to rozwali totalnie hipotezę cholesterolową. Ale oczywiście o tym nikt nie będzie mówił. Ale bo w tym nie ma nikogo interesu. No tak. Oczywiście, że tak. Bo ale Łukasz, chcę tylko powiedzieć, że o tym nikt nie będzie mówił. Łukasz teraz mówi, że rozwali, ale ja uważam, że nic się nie zmieni. Nie, dlatego, ja że my tutaj, z kim my się mierzymy? Mierzymy się z jednymi z najczęściej przepisywanych tabletek na obniżenie cholesterolu i może się pojawić każde badanie, nawet takie, jak ty mówisz, i niesamowicie ważne, które totalnie zmienia układ systemu, ale dalej my żyjemy w świecie marketingu. My żyjemy w świecie stref wpływów, więc nic się globalnie nie zmieni. Zmieni się oczywiście w naszej społeczności, w naszej bańce i oczywiście coraz więcej ludzi wkurzonych tym systemem będzie do nas przychodzić, będzie zmieniać swoje życie, ale globalnie strefy wpływów są tak mocne, że nie za wiele się zmieni. Wiesz, wyobraź sobie, bo już od studiów takie, wiesz, między sobą tam rozmowy prowadziliśmy. Wyobraź sobie, że od małego to dziecko jest uczone, jak ma jeść, jak ma żyć, jak ma się prowadzić. Łącznie z tym, są na taką konsumpcją na każdym poziomie. I nagle dla systemu, dla tych producentów, dla tych wielkich firm i tak dalej, wszystkich, to jest problem, bo on nie żre w nadmiarze, nie kupuje w nadmiarze, nie potrzebuje i wiesz, ma czas dla siebie i tak dalej, jest taki, wiesz, a na po co mi to, nie? I tak dalej. To jest problem. No to chyba chcesz o tym powiedzieć. Ja chcę o tym powiedzieć, że tak, to jest problem i o ile
W ogóle to jest problem dla państwa też, nie? Oczywiście, no. Ale to ja. No my sobie często żartujemy, przechodząc na czerwonym świetle w środku nocy, gdzie nikt nie przejedzie przez najbliższe 6 godzin, no że niewolnicy stoją na czerwonym świetle. A wiesz, że w Anglii można przejść. Ale wszędzie, wszędzie powinno się. Tak się poczuliśmy, jak byliśmy ostatnio na wykładach w Anglii. No to tak. Że tam można przejść, bo czerwony jest na siebie. Ale o to chodzi. No i teraz widzisz tą osobę, która w środku nocy stoi na czerwonym, mimo tego, że wie, no to jest niewolnictwo. I teraz doprowadziliśmy, jakby ten niewolnik jest najlepszym obywatelem, bo jak jemu się sprzeda pierwszą lepszą bajkę, że nie wiem, jest pandemia, że trzeba chodzić w lesie w maseczkach, że trzeba, nie wiem, różne rzeczy robić, no to i on w to uwierzy. I teraz on nie będzie robił problemów, no bo on nie rozpocznie rewolucji, on nie rozpocznie jakby podważania status quo. Święty spokój chce mieć. Święty spokój. Ale to też, ja to też rozumiem, bo proces wychodzenia z tego Matrixa, który my przeszliśmy, jest zdecydowanie trudniejszy niż zostanie tam, gdzie się jest. Tym bardziej, że ludzie dookoła też nie są, jak gdyby, wiesz, nagle jesteś uważany za dziwaka. Tak. Jak masz, wiesz, grono przyjaciół, właśnie w tej bańce jesteś takim lekarzem, masz prestiż, wszyscy mają fury, jest jakby jeden poziom, tak. I ty nagle korba mu odbiła. Oczywiście. Jest inny, nie? Tak, my to zauważamy, zresztą widzimy te komentarze naszych pacjentów, czy tak zwanych followersów, czy obserwujących, jakkolwiek społeczność, że jednym z większych wyzwań przejścia na keto, czy styl niskowęglowodanowy nie jest sam styl życia, tylko jest grono znajomych, którymi się otaczałeś do tej pory, na czele z rodziną. Dlatego, że no zobacz sytuację. Jesteś w tej swojej tam bańce, która tak, odżywia się wysokowęglowodanowo, która jest uzależniona od wielu rzeczy, która to i tamto, i nagle idziesz zupełnie kontra tej społeczności. Mimo, że wycofujesz sobie choroby metaboliczne, wyglądasz świetnie, czujesz się coraz lepiej, no to zaraz to ta społeczność mówi, zaraz, trzeba szybko coś zrobić, żebyśmy jeszcze zaraz nie musieli zmienić stylu życia, tylko trzeba powiedzieć, i to są częste zdania wypadane. Trzeba utrzymać status quo. Może przestań już tak chudnąć, bo źle wyglądasz. Przy tą babcie. Zjedz coś. Dokładnie. Tak mało zjesz, nie? Zjedz coś, ale jak tyle mięsa? Przecież słyszałam, że powoduje raka. I bardzo często, zresztą widzimy po sobie, widzimy po tych ludziach, że nie da się kontynuować tego stylu życia, nie zmieniając środowiska, w którym się obracasz. Bardzo często musisz zmienić znajomych, oni się sami wyeliminują. Wyeliminujesz znajomych i musisz mieć poczucie własnej wartości na odpowiednim poziomie, żeby nie wrócić do ich świata. I to jest największa przeszkoda w zmianie stylu życia. A myślę, że kiedyś czytałem takie wyniki badań jakichś tam, w których książce, ale to było tam 2000, to był chyba właśnie tutaj ulubiony niektórych mówca właśnie pan Harari, który tam w książce chyba to był Od zwierząt do bogów, on tam jakieś statystyki podawał, że w wyniku konfliktów na świecie ginie tam rocznie 100 tysięcy ludzi, w wyniku wypadków samochodowych ginie tam 700 tysięcy, a w wyniku otyłości to już idzie w milionach, nie? Mm-hmm. Oczywiście. I cisza. I teraz cisza, no nie ma teraz debaty. Wiesz, tyle jest pochodnych od tej nadwagi i tak dalej i ludzie się wykańczają, stają w tych kolejkach, to jest umieralni czasami i cisza. To mi się pewna klapka otworzyła, bo ty powiedziałeś w wyniku... Bo jakby te cyfry przełożyć, wiesz, dobra, tu jest wojna, nie wiem, zginęło 100 tysięcy ludzi. Na czym się skupiamy? W wyniku tego, że za dużo jemy, ginie, nie wiem, tam ileś milionów rocznie. Tak. Ale oczywiście. To tu wszystkie siły wydawałoby się, że trzeba przerzucić, nie? Nie tu, tylko nie tu. Na wojnę, i teraz tu wystarczy śledzić pieniądze, żeby zobaczyć, w czyim interesie jest ta wojna, w czyim interesie jest pandemia, w czyim interesie jest ta otyłość. Chciałem tylko powiedzieć, że mi się otworzyła klapka, jak powiedziałeś, w wyniku otyłości. I to nie podważając oczywiście tego, co powiedziałeś, my jednak robimy nacisk na zdrowie metaboliczne. Czyli otyłość jest objawem, ja bym tak bardziej powiedział, niż chorobą, którą trzeba wycofywać. Czyli jeżeli masz insulinooporność, jesteś chory metabolicznie, masz tendencję do przybierania nadmiaru kilogramów, albo jeżeli zjesz wysokowęglowodanowo, to insulina ciągle podwyższana daje sygnał, jest takim sygnalistą do tego, żeby wszystko, co jesz, odkładać. Odkładać w postaci tkanki tłuszczowej. Proces fizjologiczny. W momencie, kiedy jesteś zestresowany, może nie ma jedzenia, to organizm naturalnie wchodzi w insulinooporność, czyli po to, że mówi, o kurczę, dobra, jestem niewyspany, nie śpię, nie mam jedzenia, jestem zestresowany z tego powodu, to muszę włączyć tryb magazynowania, żeby cokolwiek nie wezmę, żeby szybko zmagazynować w postaci tkanki tłuszczowej, która mi pozwoli przetrwać ten ciężki okres. I taki jest mechanizm, dlatego tak wiele osób zestresowanych szybko nabiera, no bo myśli, że będzie ciężki okres, ale ciężki okres nigdy nie przychodzi, bo mamy jedzenie, które nam wchodzi prosto do buzi, przetworzone wysokowęglowodanowe. I chcę tylko powiedzieć, że zauważ tylko, jaka idzie tendencja na świecie. Zaczyna się nazywać otyłość chorobą. Dlaczego?
No bo tylko i wyłącznie wtedy możesz coś leczyć, bo jak jest chorobą i jest rozpoznanie, bo wtedy musisz dać lek na tą chorobę. Dlatego już wiemy, że mamy leki na otyłość. Firma Novo Nordisk jest najbogatszą firmą europejską. Z całym szacunkiem zatrudniają ludzi, okej, dużo pewnie dobrego gdzieś tam robią, ale wymyślili świetny marketing z innymi, którzy sprzedają te zastrzyki na otyłość, że żeby sprzedać lek, musisz mieć jednostkę chorobową, więc teraz się mówi choroba otyłościowa. Wystarczy mieć BMI powyżej 25 i możesz szprycę przepisywać. Nawet nie musisz mówić o zmianie stylu życia. A wy mieliście jakieś problemy w związku z tym, że nie, my mieliśmy objawiono mi jakieś tam firmy? Nie wiem. Jakby zamieniłbym słowo problemy na fejmy, bo jakby ci, którzy próbują nam zaszkodzić, chociażby tak jak firma Novo Nordisk wysyłając do nas od ich prawników pismo, że mamy skasować albo zmodyfikować filmy, na których wyrażamy opinię na temat tego leku, to oni nie zdają sobie sprawy, że to przysparza nam dodatkowych ludzi, że to dzięki temu rośnie nasza społeczność. Znaczy, pewnie nie spodziewali się, że weźmiemy to pismo i na live go przeczytamy, a teraz ma prawie 500 000 wyświetleń ten live, bo no, ludzie, którzy nam próbują zaszkodzić, nie wiedzą, że my potrafimy tą energię negatywną przekształcić na pozytywną i na skonsolidowanie naszej społeczności, więc właściwie można tylko dziękować, że jeden czy drugi próbuje nas gdzieś podać albo próbuje nam coś zrobić. Plus my się nie boimy, dlatego że no tak sobie ułożyliśmy swoje życia, że jesteśmy niezależni finansowo, niezależni myśleniowo, nie musimy być lekarzami, nie musimy już zarabiać pieniędzy, więc tak naprawdę nie musimy mieć prawa wykonywania zawodu. Oczywiście będziemy walczyć o to prawo jak lwy. Jeżeli pokażemy każde pismo, które trafi do naszych skrzynek i przeanalizujemy je na żywo przy naszej społeczności. To kurczę, zacząłbym się obawiać, że może jakieś samobójstwo do was przyjść. Ja myślę, że nawet nie dyskutowałbym na ten temat, bo to za dużo filmów chyba tak naprawdę. My, wiesz, może gdzieś, no politykami nie jesteśmy, nigdy nie będziemy, robimy ale swoje. Ale stoją za tym potężne, wiesz, no, ale my potężne jesteśmy finanse stoją za tym, nie? Jasne. Tak, ale oni też potrzebują takich świrów według nich jak my, żeby to była pewna równowaga. No po to się robi konkurencję sztucznie w ramach jednego holdingu, żeby ludzie myśleli, że jest pewien wybór. No to w interesie tego big money, big pharma, też jesteśmy my potrzebni, żeby ludzie mieli jakiś wybór po prostu, więc my tak naprawdę, no, w ogóle bym faktycznie nie szedł w tym kierunku. No nie jesteśmy jeszcze na poziomie Andrew Tate, który ciągle powtarza, że nie chce się zabić, no bo wie, co system zrobił i wsadził go do więzienia. No ale spokojnie. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który wymienia teraz bardzo popularne bioderka, stawy biodrowe. Ja akurat był gdzieś tam, też się szkolił na jakimś tym. A to był kiedyś mój uczeń, nie? Więc odgramy sobie w otwarte karty i mówię, mów jak jest, bo ile faktycznie tych ludzi, którzy do ciebie przychodzą wymienić ten staw, faktycznie tego potrzebuje. A on mówi tak, w zasadzie jakby zacząć od tego, że 90% tych pacjentów zmieniłoby sposób żywienia, zacząłby jakąś, wiesz, jakieś rozciąganie, mobilizację, jakiś delikatny ruch. Świetnie. To mówi, 90% tych ludzi nie potrzebowałoby tych operacji. Ale mówi, nikt z moich kolegów tego nie rekomenduje, żeby zacząć w ogóle, panie, daj sobie pan pół roku, zanim pana pokroimy, bo to różnie może być. Nie zawsze te operacje są, no ale z drugiej strony mówi, że te części zamienne, ten cały, ten serwis, ta wymiana i tak dalej, to też jest moneta. No tak. I jak on tam mówi nieraz, nie wiem, tam 3 czy 4 operacje walnie w tygodniu, no to wszystko się zgadza, moneta, nie? Się, no tak, no i części zamienne idą, tak. I usługa idzie i tak dalej. No, nie? No i ludzie później, bo to też jest tak, że ja tak zauważyłem, że często ci lekarze, którzy operują, nie zawsze jest ta ścisła współpraca z tym, który cię będzie rehabilitował. Mhm. Nie zawsze. I ci, zwłaszcza jak jesteś na jakimś NFZ-cie, to już w ogóle zapomnij. I ci ludzie po prostu później utykają, chodzą, męczą się z tym, nie? Tak, i to trzeba brać w tym kontekście tego pracownika systemu, bo ja rozumiem twojego kolegę, no bo on pracuje w pewnych uwarunkowaniach. System, bo to system powinien zadbać o tego pacjenta. Ortopeda jest od tego, żeby wymieniać stawy, proste. Więc system powinien takiego pacjenta wyłapać z otyłością, powinien włączyć go w jakiś proces profilaktyki, po to, żeby nie trafił do ortopedy, który ma
umiejętność wymiany stawu biodrowego, więc ja uważam, plus, no jednak te oddziały muszą wykazać się rentownością, tak? Ordynator czy lekarze, no są po to, żeby oczywiście operować, ale to przynosi pewne korzyści, więc ja się nie dziwię, że w tym systemie, który nie jest nastawiony na profilaktykę, ortopeda operuje, za to ma płacone, to przynosi korzyści oddziałowi i on nawet jakby próbował temu pacjentowi jednemu czy drugiemu powiedzieć, proszę na razie nie, proszę wejść na styl życia niskowęglowodanowy, no to szybko system by zapukał do jego mózgu i powiedział, nie, kolego, to nie tędy droga, my tu jesteśmy od operowania, więc system jest skonstruowany nie tak, jak trzeba, więc ja to rozumiem. Może trzeba zaproponować, żeby system był skonstruowany tak, żeby był efekt w postaci zdrowych ludzi. Oczywiście, ale jeszcze wracając do tego, jakiś czas temu przeprowadziliśmy wywiad z lekarzem ortopedą Sean Baker, znany na świecie wywiad u Joe Rogana, promotor stylu niskowęglowodanowa, ale zwłaszcza carnivore, czyli jedzenie głównie mięsa i produktów zwierzęcych. I on był też ortopedą, który był strasznie otyły, sam schudł dzięki keto i później je tylko mięso od wielu lat. I zauważył też, że w momencie, kiedy swoich pacjentów, którzy byli zakwalifikowani do wymiany stawu biodrowego, najpierw kazał im przez kilka miesięcy być na keto, nagle niemal 100% pacjentów nie wymagało operacji, mimo tego, że zmiany zwyrodnieniowe, akurat mówił o stawie kolanowym, nie wycofywały się zmiany zwyrodnieniowe, ale ból ustępował. I zaczął w tym szpitalu, w którym praktykował, przepisywać, dyskwalifikować pacjentów z zabiegów ortopedycznych, no bo oni nie potrzebowali już wtedy zabiegów, bo chudli, bo już później długoterminowo lepiej się czuli. Dostał... zwolnili go ze szpitala za to, że obniża koszty, że pogarsza koszty funkcjonowania szpitala. W takim systemie cały świat funkcjonuje, nie tylko Polska. Więc wyobraź sobie, jakim trzeba być lekarzem, żeby powiedzieć, to ja nie będę teraz ortopedą, powiedzieć, że ja teraz nie będę operował pacjentów ortopedycznie. No to musisz się nauczyć się kafelkować, bo nie masz roboty. Smutne. Prawdziwe. Smutne, prawdziwe i tak po prostu jest ułożony system. Aczkolwiek zawsze masz wyjście. No my też, nam też byłoby łatwiej milczeć i po prostu robić swoje, dostawać super pieniądze i żyć tym życiem, no ale wiesz, w pewnym momencie patrzysz w lustro i mówisz, kurde, serio? To czy rzeczywiście można pracować wbrew temu, co wiesz, wbrew temu, co myślisz? To jest tylko kwestia czasu, kiedy wylądujesz tam u kolegi właśnie na oddziale psychiatrycznym, tak. z jakimś chorobą psychiatryczną. Pozdrawiamy kolegę za kamerą. Pozdrawiamy. Byłego gościa tego podcastu również. O. Bardzo dziękuję za tą część. W kolejnej porozmawiamy o rodzajach diet, o książce. Moimi dzisiejszymi gośćmi bracia Rodzyń, Łukasz i Mateusz. Dzięki.